Witam was, z tej strony Halawander i tym razem zagramy w grę Doki Doki Literature Club. Literature. Trudno mi wymówić to słowo po prostu, przepraszam. Musiałem poćwiczyć kilka razy, zanim zacząłem nagrywać, jak to się wymawia. To nie jest specyfika naszego polskiego języka, to jest specyfika mojego własnego języka. Polski język jest naprawdę dobrze przystosowany do przyswajania innych języków. Proszę państwa, nie możemy tutaj się dać zwieść pozorom. Mimo tej oprawy, którą widzimy tutaj, Doki Doki nie jest typową grą, symulatorem randkowym. Absolutnie nie. Miałem zamiar nagrać tę grę wcześniej. Zacząłem już nagrywać, ale zdecydowałem się, że chcę ją najpierw przejść sam. Dla siebie. To nie chodzi o strefę jakiegoś może komfortu, ale po prostu inaczej się gra nagrywając, a inaczej się gra dla siebie. Gdy siedzisz, masz czas coś przemyśleć. Po prostu jest to zupełnie inne doświadczenie. Tak samo inaczej ogląda się film z kimś, a samemu. Prawda? To trochę dwie inne sprawy. Niemniej jednak mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Poznałem tę grę w bardzo dobrym stopniu i wygrywając tę grę, przede wszystkim podszedłem do tej gry dlatego, ponieważ dostałem informację, że ona jest dziwna, że pewien zwrot akcji wstrząsa całą grą w posadach i jest ona zupełnie, jak to powiedzieć, nie coś inna, bo jest inna, ale jest po prostu unikatowa w tym sensie, chcę powiedzieć, bo inny niekoniecznie znaczy zły czy dobry, ale ta gra jest po prostu unikatowa, jest naprawdę, naprawdę dobra. Przede wszystkim też jest darmowa, to jest też inna kwestia. Ale przechodząc właśnie tę grę, jeszcze z wypiekami na twarzy, doznając wielu rozterek emocjonalnych, powiedzmy sobie szczerze, bo ta gra jest naprawdę, naprawdę dobrze skonstruowana, chociaż trzeba lubić klimaty anime, to trzeba też przyznać. Wygrywając tę grę w specyficzny sposób, specjalnie ładując i zapisując i ładując grę, ponieważ tu jest specjalny schemat zachowań, który pozwala nam osiągnąć zakończenie słuszne, tak to nazwijmy, bittersweet, można tak to nazwać. Po tym właśnie osiągnięciu tego zakończenia dostajemy informację od samego autora gry, który podziela moje zdanie, które zawsze propagowałem, za którym się zawsze dzieliłem. Może czas przeszły tu nie jest adekwatny, nie jest odpowiedni, w którym zawsze się dzielę, że gra, tak samo jak każdy inny środek przekazu, może być przekazem po prostu. Może fantastycznie opowiedzieć jakąś historię, może opowiedzieć o jakiejś problematyce. Gra nie musi być jakby nacechowana tylko elementami mechaniki, która ma sprawić, że mamy się dobrze bawić. Oczywiście gry mają taki charakter, przede wszystkim one powstały po to, żeby zapewniać nam rozrywkę, no mają być po prostu rozrywką, ale nie sprowadzajmy wszystkich pozycji do tej jednej szuflady, nie przypinajmy jednej etykiety do wszystkich gier, szczególnie do tych niezależnych, które często chcą nam opowiedzieć coś więcej i musimy otworzyć oczy, zdjąć klapki i naprawdę wejść w imersję całej gry. Jedną z tych gier właśnie jest Doki Doki. Ja czuję się winny. Znaczy winny. Nie w sensie, że jestem winny, że coś przeskrobałem, ale czuję, że powinienem, że jestem winny to autorowi, żeby przedstawić tę grę. Czy ta gra, czy ktoś się podjął, powiedzmy na polski podwórku YouTube'a, powiedzmy ktoś się podjął przedstawienia tej gry? Nie wiem. I nie obchodzi mnie to. Ja po prostu chcę się upewnić, że na pewno powstanie jakieś, no zagrajmy let's play Ziemniak Kartofel, że powstanie chociażby nawet w moim wykonaniu. Brzmi to dziwnie, bo możecie powiedzieć, że jak to nawet w swoim wykonaniu. Niektórzy lubią mój sposób nagrywania, niektórzy mogą tego nie lubić. I dlatego też mówię, no jaki będzie ten sposób taki. Będzie, gra jest po angielsku, więc będę musiał tłumaczyć na bieżąco, trochę czytając po angielsku, bo łatwiej jednak mi tłumaczyć trochę czytając po angielsku, jakoś lepiej to przetwarzam. I co mogę powiedzieć? No gra jest oczywiście typowo nastawiona na na nasze wybory, powiedzmy na opowieść samą. Wyborów mamy tu naprawdę mało, znikome mamy wybory i to tak naprawdę mało istotne, jeśli mam być szczery. Gra jest po prostu interaktywną, w małym stopniu opowieścią. I tyle. Dobrze. Proszę państwa, Doki Doki. Literature Club. Zaraz pocznijmy to słowo. Czy wpisywać imię swoją drogą? Była kiedyś taka opcja, albo nie, wpiszę. Bardzo, bardzo ważne. Nazywa się John, ponieważ gra jest cała po angielsku, więc będzie dodawało lepszy wydźwięk. Chociaż postaci mają tutaj oczywiście imiona, no nie wszystkie. Głównie japońskie, ale nie do końca. Może właśnie dlatego zastosował takie coś autor gry, żeby szersze grono z różnych narodowości mogło się lepiej identyfikować.
Chociaż może trochę nadinterpretuję to, ten fakt po prostu. Przepraszam, już się plączę. Rozpocznijmy grę. O, dużo będzie czytania, proszę państwa, więc musicie po prostu lubić tego typu gry. Hej! Widzisz tą annoying, denerwującą... Nie to mi czałosną, bo to nie chodzi o to. Denerwującą dziewczynę, która biegnie z daleka w twoim kierunku. W moim kierunku, mi. Machając armami, przepraszam. Machając rękami w górze, jakby zupełnie nie wiedziała, że może przyciągnąć czyjąkolwiek uwagę. Muszę się skupić na tłumaczeniu, przepraszam. Ta dziewczyna to Sayori, moja sąsiadka i dobra przyjaciółka, od kiedy byliśmy dziećmi. You know, the kind of friend you'd never see yourself making today. Wiecie, przyjaciółka, koleżanka, z której raczej byś się dzisiaj nie zadawał, oprócz mimo tego, że po prostu, a robicie to tylko dlatego, w ten sposób. Spotykacie się tylko, kolegujecie tylko dlatego, ponieważ znacie się już tak duży czas. Tak długi czas. We used to walk to the school together on days like this, but starting around high school... W dni takie jak ten, często chodziliśmy razem do szkoły, ale gdy zaczęliśmy naukę w liceum, zaczynała coraz częściej zasypiać. I naprawdę już nie chce mi się na nią czekać. Ale jeśli ma zamiar tak mnie gonić, to może po prostu powinienem uciekać. Niemniej jednak po prostu wzdycham i odsuwam się trochę na chodniku, by na nią poczekać, by mnie dogoniła. Znowu zaspałam! Ale tym razem cię złapałam! Może, ale to tylko dlatego, bo zdecydowałem się na ciebie poczekać. O, mówisz tak, jakbyś miał zamiar mnie zignorować. To nie jest miłe, John. No cóż, jeśli ludzie mają zwrócić uwagę na twoje dziwne zachowanie i potem myśleć, że jesteśmy jakąś parą, to pragnę uniknąć takiego, wiesz, pomyślunku z ich strony. W porządku, w porządku. Ale jednak na mnie poczekałeś. Więc nie masz sobie przekonania, by być dla mnie złym, nawet jeśli to rozważasz. Nie mogę to powiedzieć. Come on, po polsku. To polski język traciłem dzisiaj po prostu. Że nie możesz się przekonać do bycia złym dla mnie w tym sensie. A, mów sobie co chcesz, Sayori. Idziemy na drugą, przekraczamy ulicę, idziemy na drugą stronę ulicy i zmierzamy do szkoły. As we draw near, jak już się zbliżamy, ulice stają się coraz bardziej oblegane przez uczniów, jak to bywa codziennie. Swoją drogą, John. Czy już zdecydowałeś, do jakiego klubu dołączysz? Klubu? Już ci mówiłem, nie jestem zainteresowany dołączaniem do klubu. Nawet nie rozglądałem się za żadnym. E? To nieprawda. Powiedziałeś mi, że dołączysz w tym roku. Naprawdę? A wydaje mi się możliwe, że podczas jednej z naszych wielu konwersacji po prostu olewająco zgodziłem się na coś, by po prostu ją uciszyć. Coś w tym rodzaju. Sayori lubi się martwić o mnie trochę za bardzo. Jestem... I probably content just getting my own... Naprawdę wystarczy... Dla mnie jest zupełnie wystarczające spędzanie czasu na grach i anime. Aha! Mówiłam wtedy, jak bardzo się martwię, że nie nabędziesz specjalnych umiejętności społecznych tuż przed koledżem. Twoje szczęście jest naprawdę dla mnie ważne, wiesz? Wiem, że teraz wydajesz... No, jesteś szczęśliwy po prostu. Ale umieram na myśl, to nie znaczy prędzej umrę, tylko I'd lie. Ale umarłabym... Nie, umarłabym na myśl samą, że staniesz się kimś takim jak Nit. W ciągu kilku lat i nie przyzwyczaisz się do prawdziwego świata. Nit to jest osoba, z tego co się orientuję, która nie wychodzi z domu, gra tylko w gry, ogląda anime, czyta mangę i tak dalej, i tak dalej. I ktoś może zapytać, co w tym złego? Tak naprawdę nic, ale nie oszukujmy się, trzeba wychodzić, po prostu trzeba nabywać tych umiejętności społecznych. To jest trochę problem niestety, że dzisiaj, kiedy mamy tak spopularyzowane media, typowo internet, telewizja, szczególnie, że teraz mamy przenośne małe telefony, dzięki... Brzmi jak stary człowiek, przenośne małe telefony, ja to miałem gigantyczny telefon taki, że po prostu nogawce go nosiłem całej. Nie chodzi o to, po prostu kwestia jest taka, że mamy internet po prostu dostępny w telefonach. Ja też mam internet w telefonie, ale nie korzystam tak z niego często, swoją drogą. Jestem przyzwyczajony, na przykład ja nie sprawdzę, prędzej zapytam kogoś o drogę na ulicy, niż będę szukał w internecie.
jestem przyzwyczajony do tego po prostu. Tak, ja swoją drogą jestem bardziej introwertykiem niż ekstrawertykiem, jestem nieśmiały, no nie unikam tego i mam czasami problemy z jakimiś kontaktami i tak dalej. Ja w ogóle się źle czuję, jak ktoś nie odpowie dzień dobry, to jest w ogóle pierwsza sprawa, jestem niezrównoważony, emocjonalnie powiedzmy. Że jeśli ktoś mi nie odpowie dzień dobry i źle się czuję, to po prostu coś jest ze mną nie tak, ale tak czy inaczej. No, trzeba jednak nabywać tych umiejętności, wychodzić, rozmawiać i tak dalej, bo potem taka osoba przy coś się stanie i nie wie, jak dotrzeć do szpitala, czy no nie potrafi przedstawić problemu, zarejestrować się w recepcji, w szpitalu, coś w tym rodzaju, albo nawet bliżej są jakieś takie zwykłe rzeczy, że na przykład ktoś nie potrafi książki wypożyczyć w bibliotece, no i boi się zapytać o cokolwiek. Nie o to chodzi, mój kolega swoją drogą kiedyś zamówił książkę do biblioteki, w której już nie pracuje, i poszedł do mnie i powiedział: Janek, zapytaj panią Basię, czy już moja paczka przyszła. I mówię: sam zapytaj. Boję się. Swoje drogo, to jest koszmar straszny. Czego się boisz? Nie rozumiem takich zachowań właśnie. Może to jest właśnie to. Właśnie, może to jest ten nit. Nasz kolega nie jest taki, też lubi się spotkać ze znajomymi i tak dalej. No dobrze, my trochę pogadałem, przepraszam. Ufasz mi, prawda? O, tylko... Nie każ mi się o ciebie martwić, o, tak po polsku ładnie. W porządku. Rozejrzy się za kilkoma klubami, jeśli sprawi ci to przyjemność. Ale żadnych obietnic. Czy przynajmniej obiecasz, że się trochę postarasz? No dobra, tyle mogę ci obiecać. Jej! Czemu pozwalam się pouczać takiemu łapiduchowi? Ona jest takim wolnym duchem, takim lalalala, ale wiecie co, jest sobie osoba, która, no, trochę powiedzieć, taka spontaniczna dziewczyna. Co więcej, jestem w ogóle zaskoczony, że tak się od niej uzależniłem, Roland to her? Znikiem. Wydaje mi się, że jak gdy widzę, kiedy się tak o mnie, że tak się o mnie martwi, to po prostu chcę trochę jej pomóc, żeby się uspokoiła. Nawet jeśli po prostu nadinterpretuje całą sytuację. No ale... co zrobić. A, dzień w szkole skończył się tak jak zwykle i było już po wszystkiego, było po wszystkim zanim się obejrzałem. Potem jak się spakowałem, patrzę się pustym wzrokiem na ścianę, szukając motywacji do życia. Ounce of motivation, chociaż 1% motywacji. Kluby. Sayori chce, żebym przejrzał kilka klubów. Wydaje mi się, że nie mam wyboru, muszę zacząć od klubu anime. Halo! To jest Ohio! Sayori? Sayori musiała się wślizgnąć wślizgnąć do klasy, podczas gdy całkowicie odpłynąłem. Rozglądam się i zwracam uwagę, że klasa jest już pusta. Myślałem, że złapię cię przed klasą, jak już skończysz zajęcia, ale zwróciłam uwagę, że siedzisz i zupełnie odpłynąłeś, więc weszłam. Naprawdę, wydaje mi się, że czasem odpływasz, wiecie co to jest, odpłynąć myślami, wiecie o co chodzi, space out. Naprawdę odpływasz sami gorzej niż ja. Jestem pod wrażeniem. Nie musisz na mnie czekać, jeśli to spowoduje, że się spóźnisz do klubu. Do swojego klubu własnego. Albo own club. Well, I thought you might need some encouragement. A wydawało mi się, że potrzebujesz trochę zachęty, więc... pomyślałam, no wiesz... co wiem? Że mógłbyś przyjść ze mną do klubu. Mojego klubu. Sayori. Tak? Nie ma możliwości, żebym poszedł do twojego klubu. To niemiłe. Sayori jest jakby wiceprzewodniczącą klubu literatury. Nawet nie tak, że w ogóle wiedział, że jest zainteresowana literaturą. Swoją drogą, jestem w 99% pewien, że zrobiła, że jest tylko członkinią klubu tylko dlatego, bo chciała pomóc założyć klub. A że była pierwszą osobą, która zaraz po założycielce klubu zainteresowała się tematyką, to dostała tytuł wiceprezesa. Prezes, no wiecie, to jest tak trochę dużo powiedziane, nie? Wicezałożycielki, no nie wiem, no wiceprezes to najlepiej pasuje. Bo nie prezydent, prawda? Przepraszam, zacząłem sobie śpiewać. Muzyka jest fajna. Tyle mówiąc, moje zainteresowanie literaturą na pewno dzięki przez to spadnie. Tak, i wybieram się do klubu anime. O, daj spokój, proszę. Czemu tak się na tym zależy? No cóż.
mogłam wczoraj powiedzieć, że przeprowadzę nowego członka i Nacki przygotowała ciasteczka i w ogóle... Nie składaj obietnic, których nie potrafisz dotrzymać! Dobra, nie potrafię stwierdzić, czy Sayori po prostu tak nie myśli, czy ona właśnie to wszystko zaplanowała. Wydaje z siebie długie westchnienie. Dobra, wpadnę na babeczkę, dobra? Okej? Tak, chodźmy! Na babeczkę tylko, spokojnie. I tak, dzisiaj jest dzień, w którym sprzedałem swoją duszę za babeczkę. Ajdeczykli. Niechętnie idę za Sayori. Przez korytarze wchodzimy na górę. Na górę, czyli do sekcji szkoły, którą rzadko widuję. Głównie dlatego, ponieważ jest ona przeznaczona dla trzeciego roku. Trzeciej klasy. Third year classes. Swoją drogą, to jest takie pomieszanie. W liceum się właśnie mówi klasa. Także było wcześniej jeszcze w szkole. W gimnazjum nagle klasa, nie mówi się zajęcia, mówi się lekcja. Wiele osób swoją drogą zwróciło uwagę na studiach. Mówię o zajęciowcach głównie. Strasznie się obraża, gdy się nazywa zajęcia lekcją. Tak samo jak się mówi na salę, zamiast salę mówi się klasa. Takie trochę, no wiadomo, znaczy, nie to tyle co ile, nie? Tak samo jeśli chodzi o tytuły. Ile już dostałem 50 razy zatytułowanych w mailu jako panie profesorze na przykład. Ja jestem magistrem po prostu. I no, nie wiem, nie obrażę się, że czy nie wiem co, czy nie urosną drodze w piórko. Tak jest, mówcie do mnie profesorze, bo nie o to chodzi, nie? Tylko są osoby, które mają też z tym problem. Tylko to jest naprawdę taki, jakiś faktycznie właśnie to nazywam, czy powinien problem? No nie jest tak naprawdę, no to jest tylko przyzwyczajenie osób prosto, przypuśćmy, z liceów na przykład, bo tam jest taka pozycja po prostu profesor licealny, jakoś tak się nazywa. Coś w tym rodzaju. I faktycznie można mówić do pani profesor do osób uczących w liceum. Tak jest po prostu. No dobra, trzeciego roku. Roku, czyli właśnie będę się mieszał prawdopodobnie. Będę mówił roku, klas, tak dalej. Przepraszam od razu. Sayori pełna energii otwiera salę. Otwiera drzwi do sali. Hej wszyscy, nowy członek jest tutaj. Powiedziałem już, żebyś nie mówiła na mnie nowy członek. He? Rozglądam się po pokoju. Dziewczyna numer jeden. Witaj w klubie. Miło cię poznać. Sayori zawsze mówi o tobie miłe rzeczy. Poważnie? Przeprowadziłeś chłopaka? O, dobry sposób, żeby zabić atmosferę. O, John! To za miła niespodzianka. Witaj w klubie. Zanim mówiłem w takiej sytuacji. Ten klub jest pełen niezwykle uroczych dziewcząt. No co się tak gapisz? Jeśli masz coś do powiedzenia, powiedz. Wybacz. Nacki. Takie czyta swoją drogą. To nie jest c, to jest c. Nasze c, jak ciotka, prawda? O, to jest inne, chodźcie. To jest c. To jest coś trochę innego. To jest Nacki. C. Nacki. Nie Natsuki. Nacki. Dziewczyna z sour attitude. Z takim gorzkim nastawieniem. Do mnie głównie. Której imię najwidoczniej Natsuki. Właśnie wpadłem pod pułapkę. Natsuki jest jedyną, której nie rozpoznaje. Jej mała figura sprawia, że myślę, że należy do... Czyli należy... Że jest z pierwszego roku. Wydaje się też odnośnie wcześniejszej wypowiedzi Sayori, że to ona zrobiła babeczki. Może się zignorować, kiedy wpada w takie humory. Sayori mówi mi cicho na ucho i wtedy odwraca się do dziewcząt. No dziewczyn. Tak czy inaczej, to jest Natsuki, pełna energii. Zawsze. A to jest Yuri, najmądrzejsza w klubie. Nie mów takich rzeczy. Yuri, która wydaje się porównywalnie do innych dziewczyn bardziej dojrzała, wydaje się mieć jakby trudności z nadążaniem za Sayori i Natsuki. Prawdopodobnie chodzi o pewność siebie, takie rzeczy. No cóż, miło was poznać. I wydaje się, że już znasz Monikę, prawda? Zgadza się. Miło cię znowu zobaczyć, John. Monika słodko się uśmiecha. Tak, znamy siebie, ale rzadko rozmawialiśmy. Chociaż byliśmy w tej samej klasie. W zeszłym roku. Monika chyba była najpopularniejszą dziewczyną w klasie. Mądra, piękna, wysportowana. Właściwie, no, mówiąc wprost, poza moją ligą.
Więc kiedy tak się do mnie uśmiecha, czuję się trochę... Ciebie też miło widzieć, Moniko. Monika słyną przez K, a nie przez C. Ciekawy, ciekawy zabieg. Chodź, usiądź, John. Specjalnie... Specjalnie zrobiłyśmy trochę miejsca, żebyś mógł usiąść przy stole zaraz obok mnie albo Moniki. Przyniosę babeczki. Hej, ja je zrobiłam, ja je przyniosę. Wybacz, trochę się podekscytowałam za bardzo. A więc może ja zrobię herbaty. Herbatę, może. Dziewczyny układają stoliki, żeby no, robią miejsce na stoliki, tak dalej układają, wiecie. Sona, o, wiecie co mi się przypomniało? Właśnie chciałem powiedzieć, że może byś pomógł. Ale nadgorliwość czasem jest gorsza. Przecież jak sobie radzą, to po co pomagać, wiecie o co chodzi. Kiedyś miałem taką sytuację na zajęciach z retoryki, że... To był dzień kobiet, swą drogą. I nie wiem, czy to jest akurat z tym związane konkretnie, bo... Nie wiem, może sami stwierdzicie po prostu. Była taka sytuacja, że koleżanka, naprawdę inteligentna i bardzo sympatyczna, i mieliśmy w tego dnia wygłaszać jakieś mowy. My co chwilę coś przemawialiśmy. W jakiś sposób, na jakieś tematy różne. I była jej kolej po prostu. I ona musiała przesunąć, ona świetnie sobie radziła. W ogóle miała bardzo dobry głos. I ona przedstawiała biurko, które było z przodu całej sali, i krzesło. I radziła sobie, dawała radę, ale nagle, gdy tylko zaczęła, wszyscy się rzucili do pomocy. Wszyscy faceci się rzucili do pomocy. Jak jeden ja nie rozumiem, nie róbmy z ludzi kalek, wiecie o co chodzi. To jest dla mnie trochę śmieszne po prostu. Jak sobie jakoś ktoś radzi, daje radę, nie prosi o pomoc, spoko, bez przesady. Ja chętnie pomagam, niezależnie od płci, naprawdę, bardzo chętnie. Jak ktoś, nie wiem, widzę, że ktoś z czymś nie radzi, to po prostu zapytam, może pomóc. I tyle, nie? Na przykład. Czy coś wnieść, na przykład, czy pomóc kobiecie, jak z wózkiem wchodzi do... Czy z jakąś starsza pani z takim wózeczkiem, takim, wiecie, na zakupy, wchodzi do autobusu. To albo mnie poprosi o pomoc, albo na przykład, jak widzę, że sobie nie radzi, to może ja pomogę po prostu, wiecie o co chodzi. Albo ustąpię, ja ustąpię miejsca tak naprawdę w takiej dużej ostateczności, jak widzę, że matka z dzieckiem wchodzi, kobieta w ciąży, tak dalej. Już naprawdę jakaś stara osoba, która już nie ma problemy ze staniem. A tak to nie ustępuje, nie wiem, wchodzi młoda kobieta, stoi obok mnie, przypuśćmy. I co mam powiedzieć, może pani usiądzie, no. No nie róbmy z ludzi kalek, no przecież jak będzie chciała, to poprosi, wiecie o co chodzi, no. Nie wiem, ja mam takie podejście do życia, wiecie, żeby nadgorliwość jest czasami gorsza od faszyzmu, tak się chyba mówi, nie? Po prostu. No i to mówię, to się teraz przypomniało, że jak koleżanka trzeba przesuwać biurko i nie miała z tym problemu, to po prostu się wszyscy rzucili. Nie, no może dlatego właśnie, że to był Dzień Kobiet i chcieli się pokazać z takiej najlepszej strony. Nie wiem. Dobra. Tak czy inaczej. Ustawiamy biurka, as Yuri mentioned... A, jaka Yuri? Sayori, tak jak Sayori wspomniała, specjalnie rozszerzyły trochę miejsca, dały trochę więcej miejsca, żebym mógł usiąść albo obok Moniki, albo Sayori. Natsuki i Yuri poszły do kąta, tak, do kąta, tam sali, pokoju, tutaj widzimy, tu. Where Natsuki grabs a wrapped tray and Yuri opens closet. Closet. Przepraszam. Gdzie Natsuki łapie za owiniętą pewnie folią tackę, a Yuri otwiera szafkę. Still feeling awkward, I take... Wciąż czując się trochę nieswojo, siadam obok Sayori. Natsuki prawdy. Natsuki dumnie maszeruje z powrotem do stolika, trzymając w ręku tackę. Dobra, jesteście gotowi? Tada! Wow! Natsuki podnosi folię z tacki. Folię z tacki, odsłaniając tuzin białych, puszystych babeczek, udekorowanych w małe kotki. Ich wąsiki są narysowane lukrem, a małe czekoladowe kawałeczki, kawałki czekolady, może w tę stronę, posłużyły jej za uszy. Czy nie ja, za uszy Natsuki, to za uszy kotom. Jakie słodkie! Nie miałam pojęcia, że to tak dobrze pieczesz, Natsuki. Haha, no wiesz! Po prostu się pospiesz i... A nie, że no pewnie, że tak. A chociaż taki, no wiesz, no. Wybacz, koszulkę. Wybrałaś koszulkę. Po prostu się pospiesz i weź jedną. Sayori łapie za jedną, potem Monika, a ja następny. Jakie pyszne! Mówi Sayori z pełnymi ustami, już dokonując tego, że ma większość lukru na twarzy. Ja odwracam babeczkę swoimi palcami, no, w ręku po prostu, żeby znaleźć najlepszy kąt do ugryzienia. Dość dziwne, ale no może nie takie dziwne.
Ostatnio mieliśmy swoją drogą tłusty czwartek. Właśnie ludzie masowo wykupują pączki. Zresztą nie rozumiem, czemu akurat pączki. Jest tyle innych rzeczy, które... Przecież rosół też może być tłusty. Zresztą to się przyjęło, to są słodycze, prawda? Kotlet też może być tłusty swoją drogą. Jest też tak samo... Są dorczówki, przecież są jagodzianki. Jest tyle rzeczy, a wszyscy pączki koniecznie, nie? To jest jakiś fenomen dla mnie. I oczywiście kolejki jak za komuny. Dobra. Babeczki są fajne też. Pamiętam, jak robiłem niedawno z bratem. Znaczy niedawno, swego czasu. Natsuki milknie. Mam wrażenie, że ciągle na mnie zerka. Czy ona czeka na mnie, aż ugryzę babeczkę? W końcu gryzę. Lukier, czekaj, zapytam... Icing, to znaczenie. Lukier jest słodki i pełen smaku. Zastanawiam się, czy zrobiła je sama. I wonder if she made it... A, icing! Czy jestem ciekaw, czy Lukier zrobiła też sama. Rozumiem, bo wcześniej była informacja o tym, że babeczkę zrobiła sama, więc nie mówię, że... Raczej wydaje mi się, że postać nie jest na tyle głupia, że pytała, czy... zastanawiała się, czy Anacki zrobiła babeczkę. Pewnie nie, pewnie chodzi nam o icing, o Lukier, prawda? Jestem ciekaw, czy Lukier też zrobiła sama. Naprawdę dobre! Dzięki, Natsuki! Czemu mi dziękujesz? To nie tak, że ja... O! I tutaj pierwsza czerwona flaga. Proszę Państwa. Haven't I heard this somewhere before? Zwróćmy uwagę, że wszelkie myśli bohatera nie mają na sobie cudzysłowia. Po prostu. Cudzysłów pojawia się w dialogach. Stricte w dialogach. Ale w tym przypadku mamy nawiasy. I mamy kursywę, z tego co mi się wydaje, że ukursywiony tekst. Tak? Tak się wydaje. Ukursywione troszkę. I kto to mówi? Kto to myśli? Czy to są myśli osób z naprzeciwka, czyli w tym przypadku Natsuki? Czy ja tego gdzieś już nie słyszałam? Czy Natsuki, czy my? Czy ja już gdzieś tego nie słyszałem? To jest dobre pytanie właśnie. Tutaj czerwona flaga. Takie déjà vu. Co jest ważne w tej grze? Co jest ważne? Powiedziałem, że będziemy stosować, ja będę starał się robić teraz tak samo, stosować ten system zapisów i wczytywania, żeby osiągnąć dobre zakończenie. Tak czy inaczej, gramy dalej. To nie tak, że ja zrobiłam nie dla ciebie, czy coś. Wydawało mi się właśnie, że tak, Sayuri powiedziała... Może! Ale nie dla ciebie, wiesz. Wiesz, o co chodzi, durniu. Dobra, w porządku. Przestałem próbować zrozumieć dziwną logikę Natsuki i skończyłem rozmowę. Juri wraca do stolu... Stolu? Wraca do stolika, niosąc herbatę. Że set, cały ten, zestaw do herbaty. She carefully places a teacup. Ostrożnie kładzie przed każdą z osób filiżankę albo kubek po prostu. A potem ustawia przy tarce z babeczkami czajnik. Czy macie tu cały zestaw do herbaty? Nie martw się, nauczyciele nam pozwalają. Czemu mieliby nie pozwalać? To herbata, to nie narkotyki. Co to w ogóle? No, może ktoś... O, to ci niektórzy... Kolega ciągle pije herbaty swoją. Znaczy nic nie mam przeciwko, też dużo piję ostatnio herbaty. W ogóle jestem... Nie mogę się nazwać herbatnikiem, bo to nie jest tak, że... Że herbat... Nie wiem, jak się mówi. Osoba... Herbatnik to jest osoba, która robi herbatę, a ja po prostu piję herbatę, ale nie w takim dużym stopniu. Bez przesady. Kawę piję raz dziennie, staram się przynajmniej nie za dużo. Jak piłem niedawno taką kawę dużą latę w Costa Cafe. Z sokiem takim... ze słonym karmelem. Jakie to było dobre, rany! Zobaczymy oczywiście jak za prezydenta, ale jakie to było dobre. No ale właśnie mówię, no przepraszam bardzo, ale... Czemu to miało być... No don't worry, to mnie dziwi po prostu. Nie martw się, pozwalają nam. Słuchaj. Słuchaj, mam, jakbyś chciał mięty, to jeszcze ciepła, prosto z koca. No wiesz, o co chodzi, no to bez przesady, to tylko herbata, czemu mieliby nie pozwolić? W końcu, nie ma nic, czy dobry, ciepły kubek herbaty nie pozwala ci lepiej cieszyć się książką? A, no, chyba. Nie pozwól się zastraszyć. Yuri próbuje ci zaimponować po prostu. To nie tak. Ale czym miał mi zapytać? Teraz, coś nie zrozumiałem chyba. Intimidated, tak, zastraszony. Yuri said... Czym zastraszyć? Nie rozumiem. O, tak by urażona Yuri odwraca wzrok? Nie, ja miałam na myśli, wiesz... Wierzę, spokojnie. Ale w co wierzę?
herbata i czytanie może jednocześnie nie są moim jakby sposobem na spędzenie czasu, ale chętnie się napiję herbaty. Lubię herbatę. O, to dobrze. Yuri blado się uśmiecha do samej siebie w uldze. Monika rises. Monika podnosi brew i uśmiecha się do mnie. Swoją drogą, nie używam kamery w tej serii z tego względu, że macie się skupić na grze, a nie na mnie. Ja jestem tylko hostem, jestem tylko gospodarzem, a głównym tutaj gwoździem programu jest Doki Doki. Więc co spowodowało, że chcesz dołączyć do klubu? Swoją drogą, czy mówimy, że Doki Doki, wspominałem tam, że Doki Doki to jest nazwa od tego, że odbicia serca? Doki Doki, wiesz, w zasadzie. Doki Doki, wiecie, coś w tym rodzaju. Więc czemu postanowiłeś dołączyć do klubu? Obawiałem się tego pytania. Coś powiedziało mi, że nie powinienem mówić Monice o tym, że Sayori praktycznie mnie tu zaciągnęła. A Sayori... Cóż, nie dołączyłem jeszcze do żadnego klubu, a Sayori... No, wydaje się, że tu jest jej dobrze. W porządku, nie musisz zaraz się tutaj... Nie musisz czuć się zażenowany, czy coś w tym rodzaju. Nie musisz się niczego wstydzić. Zadbamy o to, żebyś czuł się jak u siebie, prawda? Że okej? Jako przewodnicząca klubu, to mój obowiązek, żeby klub był dla wszystkich i zabawny, taki, no, zabawny i ekscytujący. Monika, jestem w ogóle w szoku. Jakim sposobem zdecydowałaś, że chcesz założyć własny klub? Czyż mogłabyś być bez problemu głównym, jakimś członkiem głównym, jakiegoś większego klubu? Czy przypadkiem nie byłaś liderem klubu debaty w ostatnim roku? No wiesz, jeśli mogę być szczera, nie mogłem znieść polityki w większych klubach, czyli wiecie, kłótnie i tak dalej. No, zaraz by... O właśnie. Nic innego się nie robiło. Wydawało mi się, że po prostu na niczym innym te kluby nie polegają, tylko o kłótniach, o budżet, o publikacjach i przygotowaniu się na większe eventy, wydarzenia. Wolałam wziąć coś, co jest dla mnie osobiście ważne, co mnie osobiście, jak personalnie cieszy, i zrobić z tego coś specjalnego. Bardzo mądrze, bardzo, bardzo dobrze. I jeśli zachęci to innych do literatury, to spełniam swoje marzenie. Bardzo fajnie, swoją drogą. Literatura niestety... Czy nie powiem, że upada, bo... Czy zależy, co chcemy, co myślimy przez literaturę, czy przez... Bo możemy mówić o czytaniu, bo klub literatury może być związany z czytaniem, to kluby książki takie typowe, nie? To się tak nazywa. Ale też może być z pisaniem, prawda? Z poematów, tak dalej, tak dalej. Niekoniecznie poematów. Może być też własnej, jakieś fragmenty powieści, wymyślanie. Może być takie zadanie dane, na przykład, jak wymyślanie postaci, pisanie postaci, kreowanie ich charakteru. No czy upada? Jestem przekonany, takie paniki niektórzy wpadają, że Jezu, biblioteki pozamykają, nie będzie druków, po nich długo, tylko cyfryzacja. Gówno, prawda, jeśli mam, przepraszam, ale no po prostu tak no, długo książki jeszcze nie zejdą, moim zdaniem, papierowe z rynku. Będą ważne, tak samo czasopisma, gazety, na bank. Mimo, że wchodzimy w taki, właśnie dążymy do takiej maksymalnej cyfryzacji wszystkiego, to nie oszukujmy się, no czytanie z komputera, tak dalej, psuje wzrok, no czytanie też, ale w większym stopniu jednak, Jezu, przepraszam, z tyłu, przepraszam, coś mnie... odgłosy z pokoju. Psuje wzrok dużo komputer, tak samo, no wszystkie takie elektroniczne sprzęty, które działają na nasz wzrok, powodują różne, powiedzmy tam, zapalenie spojówek i tak dalej. Książki nie w takim stopniu, absolutnie. I też wygodniej się usiada z książką, to tam się kładzie z książką i czyta, niż przy komputerze się garbi, jeszcze z laptopem i tak dalej, musisz ciągle coś przywijać, wystarczy, że przywijasz to, no to inny urok, prawda? Ja na przykład kocham książki, chciałbym posiadać, nie lubię, wolę posiadać fizyczną wersję czegokolwiek, swoją drogą, nie jest tylko jeśli chodzi o książki, niż elektroniczną. Nie mogłem dostać płyty Breaking Benjamin, zespołu mojego ulubionego, w Polsce, ponieważ po prostu nie wydaje się tych płyt u nas, chociaż ten zespół nie jest niszowy, on jest w miarę znany. I zobaczyłem, że sprzedawana jest płyta, jedna ich chyba... Co to było? Fobia. Płyta ich. I ten... I poszedłem do Empiku i zapytałem się o tą płytę, powiedzieli, że mają. A ja powiedziałem, że poproszę, a oni powiedzieli, okej, poproszę zapłacić. Ja mówię, dobrze, ale poproszę płytę. A oni, nie, proszę pana. Pan płaci za MP3 formy i może pan sobie ściągnąć.
Ja myślałem, że zwariuję po prostu. Powiedziałem, przepraszam, jestem dopad... Co? Czy żart? A on nie. Przepraszam, ale zespół udostępnia normalnie na YouTubie do odsłuchania wszystkie swoje piosenki. Przynajmniej większość, prawda? No nie, nie wszystkie tak naprawdę, bo Dark Before the Dawn jest chyba cała płyta, ta najnowsza, co wydali. Teraz wydają swoją nową płytę. Jest! Wydają nową płytę! I Ember. I po prostu powiedziałem, że przypomnę, że oni już mogę odsłuchać wszystko w internecie, nie muszę ściągać, po chole w ogóle. No tam wiecie, no. Inna sprawa, że to nie jest nielegalne i tak dalej. Znaczy nie, nielegalne ściąganie i tak dalej, ale mówię, że nie bądźmy. Coś po prostu normalnie. Nie zapłaciłem, nie kupiłem tego, nie. No, szanujmy się! Przecież bez sensu, właśnie ja chcę mieć fizyczne, ja mam 3 płyty, nie mam wszystkich niestety. Ciężko mi, bo to jest tylko tak, jak ktoś pojedzie za granicę, tak nie chcę sprowadzać, bo sprowadzenie z płyty jest... Wypłacę tyle samo za swoją sprowadzenie płyty, niż tak samo za płytę. Wiecie, o co chodzi. Dobra. Spełniam swój sen. Monika jest świetną liderką. Yuri nods. Kiwa głową w zgodzie. Więc jestem naprawdę w większym szoku, że nie ma tu więcej osób. Naprawdę, musi być ciężkie założenie nowego klubu. No tak. Że nic o tym nie wiem. No, można tak to ująć. Niewiele osób jest zainteresowanych włożeniem jakiegokolwiek wysiłku w coś nowego. Wiecie, zakładanie czegoś nowego jest zupełnie zawsze trudne i no, często to się okazuje słomianym zapałem. Wiecie, o co chodzi. Attention. Szczególnie jeśli chodzi o takie coś jak literatura, która niezbyt przyciąga uwagę. Niestety tak jest. Convince people. Musi ciężko pracować, żeby zapewnić ludzi, przekonać ich do tego, że zajęcie się literaturą jest jednocześnie zabawne, naprawdę fajne i warte poświęcenia czasu. But it takes school events, like... Ale to sprawia, że wydarzenia szkolne, takie jak festiwal, są dla nas tym bardziej ważne. Ale jestem pewna, że jeszcze zanim zakończymy naukę w tej szkole, powiększymy ilość członków tego klubu. Prawda? Tak! Zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Wiadomo! Wszystkie dziewczyny z entuzjazmem się zgadzają. Takie różne dziewczyny, takie różne osobowości, ale nakierowane na ten sam cel. Monika naprawdę musiała ciężko pracować, żeby znaleźć chociażby te 3 dziewczyny. Może właśnie dlatego tak się ucieszyły na myśl, na wieść o nowym członku. Jednak nadal nie potrafię stwierdzić, czy jestem w stanie utrzymać ich poziom entuzjazmu na temat literatury. Ja bym był w stanie, bez przesady. Chętnie bym chodził do tego klubu. A więc John, co lubisz czytać? Zważywszy, jak mało przeczytałem przez ostatnie kilka lat, naprawdę nie wiem, jak na to odpowiedzieć. Manga? Cicho wybełkotałem do siebie. Jakby w połowie żartując. Jakby głowę na Tsuki nagle... Perks up? Sztywnieje? Nie wiem, rozumiem. Odwraca się do mnie tak... Wiecie, co chodzi? Że się zainteresowała. Wyglądało, jakby chciała coś powiedzieć, ale jednak zdecydowała się to przemilczeć. Nie za bardzo czytasz, co? Cóż, to może się zmienić. Co ja mówię? Gadam bez zastanowienia, powiedziałem to bez zastanowienia, widząc jak nagle jest Yuri przybiera smutną minę. Nie, tak czy siak, a co z tobą? Co czytasz, Yuri? Pomyślmy. Yuri uderza pak palcami o kubek? Palcem, czy tam coś w rodzaju? Zwykle lubię nowele, które są... Powieści. Novel po angielsku to jest powieść. Nasza novela to jest short story po angielsku. Are usually novels that build deep and complex fantasy world. Moje ulubione... Zwykle lubię powieści, które budują głęboki, taki kompleksowy świat fantasy. Też tak lubię. Czyli ja lubię różne rodzaje książek swoją drogą. The level of creativity and craftsmanship behind them is amazing. Poziom kreatywności i kunsztu, który za nimi wkłada autor, jest niesamowity.
I opowiedzenie naprawdę dobrej historii w obcym świecie jest równie imponujące. Zgadzam się, absolutnie. Yuri goes on clearly passionate about her reading. Yuri kontynuuje wyraźnie przepełniona pasją na temat książek, które czyta. Wydawała się taka zrezerwowana, tak? Chodzi, że podchodziła do wszystkiego z rezerwą w momencie, kiedy ja wszedłem. Ale widać po niej, jak teraz się ożywiła, jakby widać błysk w jej oku, że lepiej się czuje w świecie książek niż w świecie prawdziwych ludzi. Ale wiesz, lubię wiele tego gatunków. Historie z głębokimi psychologicznymi elementami zwykle też mnie wciągają. To niesamowite, jak pisarz może umyślnie... Take advantage, szalony. Nie wziąć korzyść, jak to się mówi? Jak to się mówi, kurde, take advantage. Kurde, o przepraszam, teraz taki zastój, taka czarna dziura w głowie. Może wykorzystać, powiedzmy w ten sposób, wykorzystać twój brak wyobraźni, żeby całkowicie zamieszać ci w głowie? Dziwne, nie rozumiem do końca. Take a loop, żeby wprowadzić cię w pętlę, o to chodzi, ale... O, tak czy inaczej, w ogóle ostatnio czytałem dużo horrorów. O, kiedyś przeczytałem horror. Łapię się czegokolwiek mogę w tej... nawet najmniejszym stopniu. W tym momencie Yuri równie dobrze mogłaby rozmawiać ze skałą. Naprawdę? Nie spodziewałabym się tego po tobie, Yuri. Ktoś tak delikatny jak ty? Cóż, można tak powiedzieć. Ale jeśli historia zmusza mnie do myślenia, albo zabierę mnie do innego świata, wtedy naprawdę nie mogę jej odłożyć na półkę. Surrealistyczny horror jest często... Successful at changing? Często zmienia twój sposób patrzenia na świat. Nawet jeśli tylko na chwilę. Ach, nienawidzę horrorów. Dlaczego? Cóż, ja... Natsuki kieruje wzrok na mnie na jedną sekundę. Nieważne. Racja, zwykle lubisz pisać na tematy słodkie, prawda, Natsuki? Co? Skąd ten pomysł? Na ostatnim spotkaniu zostawiłaś kawałek papieru. Rzuciłam okiem i wyglądał na poemat, który nazwałaś... Nie mów tego na głos! I oddaj to! Dobra. Twoje ciastka, twoje poematy, wszystko co robisz jest urocze i słodkie, tak jak ty! Sayori ślizgnęła się za Yuri i położyła ręce na jej ramionach. Nie jestem urocza! Natsuki, piszesz własne poematy? No, czasami. Co ci to obchodzi? To imponujące. Czemu się nie podzielić z resztą grupy? Nie! Natsuki przewraca oczami. Nie spodobałyby ci się tobie. Nie spodobałyby ci się. Ach, nie jesteś zbyt pewna siebie, co? Nie jesteś zbyt pewną pisarką. Ach, rozumiem, jak się czujesz. No Natsuki, nie? To było. Dzielenie się takim poziomem pisania... Dzielenie się takim poziomem pisania, chodzi o poemat, wymaga coś więcej niż pewność siebie, o tak. The truest form of writing is writing to oneself. Najbardziej szczerą formą pisarstwa jest pisanie do kogoś. Musisz się otworzyć na czytelników, obnażyć swoje słabości i pokazać najbardziej skryte zakątki swego serca. Ty też masz doświadczenie z pisaniem, Yuri? Może gdybyś podzieliła się swoją pracą, zachęciłabyś tym samym do Natsuki. Zachęciłabyś tak samo Natsuki do tego samego. No, wydaje mi się, że to samo mogłoby pomóc Yuri, gdyby Natsuki dała swoją pracę. Pokazała swoją pracę. O, chcę przeczytać wszystkich poematy. Przez chwilę siedzimy w milczeniu. W porządku. Mam wspaniały pomysł. Natsuki i Yuri patrzą się niepewne na Monikę. Wróćmy do domu i każdy z nas napisze poemat.
Następnym razem, jak się spotkamy, podzielimy się nimi. W ten sposób wszyscy będziemy kwita. Tak, zróbmy tak! Plus, w dodatku, skoro teraz mamy nowego członka, wydaje się, że pomoże to trochę... Pomoże nam to trochę zwiększyć nasze więzi z klubem. I między nami. Prawda, John? Monika uśmiecha się do mnie ciepło ponownie. Wow, moment. Wciąż mamy problem. O co chodzi? Teraz wracając do pierwotnego tematu, jeśli chodzi o mnie dołączającego do klubu. Śmiało mówię to, co cały czas mam na myśli. Nigdy nie powiedziałem, że dołączę do klubu. Sayori mi przekonała, żebym wpadł, ale nigdy nie powiedziałem, że dołączę. Jeszcze nie spojrzałem na inne kluby, nie sprawdziłem innych klubów i... tracę tok myślenia. Wszystkie dziewczyny patrzą na mnie... rozczarowane. Ale... Och, wybacz, myślałam... John... Jestem bezradny przeciwko tym trzem dziewczynom. Czterem, czemu trzem? Tym? Przecież tu jest Shaori. Ej, ty chamie. Jak mam podjąć jakąś taką niezależną decyzję, kiedy sytuacja sprowadza się do tego, że tak na mnie patrzą? Nie wiem, tak powiedzmy. Nawet jeśli ceną... Jeśli pisanie planatów jest ceną spędzania z tymi pięknymi dziewczynami każdego dnia, to dobra. W porządku. Zdecydowałem. Dołączę do klubu. Jedna po drugiej dziewczyny zapalają się. Błyszczą mi oczy. Zaśmy rodzaju. Tak, jestem tak szczęśliwa! Sayori wraps her arms around me. Jakby otacza mnie ramię. Przytuliła się do mnie i zaczyna skakać w górę i w dół. Hej! Przestraszyłeś mnie przez chwilę. Gdybyś przyszedł tylko dla babeczek, naprawdę bym się wkurzyła. A więc to oficjalne. Witaj w klubie. Dzięki. Tak mi się wydaje. Dobra. A więc na tym zakończymy dzisiejsze spotkanie. Pamiętajcie o przydziale. Pamiętajcie o zadaniu. Napiszcie poemat, który przyniesiecie na następne spotkanie. Byśmy mogli się nimi podzielić. Monika patrzy na mnie. John, nie mogę się doczekać, by zobaczyć, jak siebie wyrazisz. Dobra, jasne. Czy naprawdę jestem w stanie zaimponować takiej gwieździe klasowej jak Monika? Z moim przeciętnym pisarstwem? Już czuję, jak niepokój wzrasta we mnie. W międzyczasie dziewczyny kontynuują rozmowy, a Yuri i Natsuki sprzątają po jedzeniu. Hej, John, skoro już tu jesteśmy, to może wrócimy razem do domu? Racja, Sayori i ja nigdy nie wracaliśmy razem, ponieważ ja kończyłem zajęcia, ona szła po prostu do klubu. Jasne, nie ma problemu. Jej! Jej! Coś w rodzaju. No i tak nasza dwójka opuściła klub i wracamy do domu. The whole way my mind wanders back and forth between the four girls. No i tak całą drogę myślę o czterech dziewczynach. Sayori, Natsuki, Yuri i oczywiście Monice. To na pewno będę... To jest jakieś śmieszne, tak jak... Następnym razem w Dragon Ball Z! Next time in! Czy na pewno będę szczęśliwy spędzając z tymi dziewczynami każdy dzień? Może będę miał też szansę zbliżyć się do którejś z nich. W porządku. Muszę sprawić, by szanse dla mnie się jak najbardziej poprawiły i jestem pewien, że dobry los mnie wesprze. I wydaje mi się, że pomoże w tym na pewno napisanie dziś w nocy poematu. I mamy pierwszy poemat. Czas napisać poemat, wybierz słowa, które najbardziej będą odpowiadały osobie, którą darzymy emocjami, które chcemy zaimponować w ten sposób.
I tak Sayori będzie taka, wydaje mi się, że Kiss będzie bardziej do takie... Takie typu rzeczy będą bardziej pasowały do Sayori, ale też smutne, też takie depression i tak dalej. Bo ona taki bittersweet lubi wiersze, Natsuki lubi takie słodkie urocze, więc pewnie Rose będzie, Ribbon na pewno będzie do Natsuki. A Dark, incongruent, ambient na pewno będzie do Yuri, która lubi takie długie, whirlwind też, takie długie, takie trudne słowa, słownictwo skomplikowane. Tu musimy zrobić ważny zapis, ponieważ do tego zapisu będziemy często wracać. Ten czas od pierwszego poematu, czyli do kogo chcemy się odnieść w tym poemacie, do kogo chcemy najbardziej się zbliżyć, będzie ważny, bo będziemy musieli zrobić to wobec każdej z osób. Każdej. A więc... Dobrze. To na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podoba. Przepraszam, to jest po prostu, jeśli komuś się coś to nie podoba, to jest po prostu narracja. Ja tłumaczę i staram się coś dopowiadać. W moim oczywiście fantastycznym stylu, sposobie. Tak czy inaczej, to był pierwszy odcinek. Jeszcze będzie... Wydaje mi się, że jedna rozgrywka taka słuszna zajmie nam 4 odcinki? Takie dłuższe. Prawdopodobnie nagrywam. Jest 50 minut? 40? Może przesadzę? No, dobra. Słuchajcie. Takie, no, 40 minut. Więc już mocno nie zatrzymuję. Mam nadzieję, że gra wam się podoba. Jak na razie. Jak na razie jest tylko typowy symulator, taki symulator randkowy, ale oczywiście czekajcie. Dobra. Wielkie dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się.